To jest program Wyszukania, jak w każdą środę. Witam Państwa z lokalu na Fontannach, serca najpiękniejszego miasta w Polsce. A skoro o najpiękniejszym mieście, to nie może zabraknąć także piękna w tym programie, ale to nie za moją sprawą oczywiście, tylko za sprawą dzisiejszego mojego i Państwa gościa, którym jest Martyna Górak, czyli pierwsza wicemis Polonia 2018 i mis Polonia Ziemi Radomskiej 2018. Cześć Martyno. Cześć. Zaspokojona, przepraszam, może zaspokojona to złe słowo, może tak. Czy zadowolona z wyników tych konkursów? Bardzo zadowolona, jasne. Ja nie spodziewałam się aż takiego wyróżnienia. Tym bardziej, że w tym roku konkurencja była naprawdę ogromna. Więc tym bardziej to było dla mnie ogromne zaskoczenie i duże wyróżnienie. No dobra, ale w konkursie ogólnopolskim zostałaś pierwszą wicemis. Tak. No nie udało się sięgnąć po ten najwyższy laur. No nie udało się, ale ja i tak czuję się wygraną. A no właśnie, bo ja takie twoje wypowiedzi także słyszałem po tym konkursie, że dla ciebie to i tak było i było ogromne wyróżnienie. I to rozumiem, podtrzymujesz. Jasne, oczywiście. Czemu? Czemu? Znaczy, że co? Że to ci wystarcza, że ta pierwsza wicemistrz, czy nie? Czy... Znaczy tak, wydaje mi się, że każda dziewczyna zgłaszając się do takiego konkursu liczy po cichu na wygraną, no bo to jest konkurs, tak? Ale... wydaje mi się, że dla mnie to nie było aż tak coś najważniejszego w życiu, że teraz czułabym się jakaś niezadowolona z tego wyniku. A powiedz mi pomysł w ogóle, jak to się zaczęło? Skąd twój pomysł na to, żeby startować w tych konkursach? Bo za tobą także już kilka innych konkursów w przeszłości. Przecież także odwiedziłaś Koreę Południową, prawda? Byłaś wówczas w konkursie, byłaś startować w wielu konkursach tutaj w Polsce. W ogóle jak to się zaczęło w twoim przypadku? Tak. Mój pierwszy konkurs był konkurs Miss Polski. To było około 4 lat temu. Zgłosiłam się przez internet. Ziemi Radomskiej? Nie, nie brałam w Radomiu udziału. W Radomiu nie brałam, dostałam się tam przez zgłoszenie internetowe. Ja tutaj też współpracowałam... Czyli Miss Polski ogólnopolski? Ogólnopolski, okay. Tak. Ja tutaj współpracowałam z takim fotografem, który też był fotografem w tym konkursie i on tak mi zaproponował. Ja stwierdziłam, czemu nie. I dostałam się tam do półfinału, później do finału. Dostałam się do top 10 tego konkursu. Później zostałam wybrana na reprezentantkę Polski w konkursie Miss Global Beauty Queen właśnie w Korei Południowej. I tam doszłam do top 15. A dlaczego? To był sukces, to top 15? To był sukces. Tam były kobiety z całego kraju. Tam około z całego świata? Z całego świata. Około 60 kobiet, więc to było ogromne wyróżnienie. Czyli być 15, rozumiem, to już jest coś w takim to konkursie. Jest coś. A dlaczego w tym roku się zgłosiłam? To była bardzo spontaniczna decyzja. Namówiła mnie koleżanka i tak w sumie zastanawiałam się, no skoro brałam udział kiedyś, to po co teraz? A no właśnie, bo ja myślałem tak, jakby śledząc to, co robiłaś to lata temu, że ty już sobie odpuściłaś, tak jak piłkarze zawieszają buty na kołku, tak ty stwierdziłaś, że odpuszczam, bo tak było. Skupiłam się już na studiach, zaczynałam sobie tutaj powoli tak dorabiać, pracować w Radomiu. Ale no mówię, no koleżanka dała taki pomysł. Ja stwierdziłam, czemu nie, bo po tamtym konkursie czułam taki niedosyt. Może dlatego, że byłam młoda i chyba nie do końca dałam z siebie wszystko na tamtym konkursie. A, i tu dochodzimy do sedna sprawy, bo no, oczywiście ty i inne dziewczęta startujące mówicie, uroda to nie wszystko, ważne jest także wnętrze, ale ty mówisz tutaj o kwestiach także dać z siebie wszystko. Co to w ogóle oznacza dać z siebie wszystko? No bo jakby tak dla laika to, aha, chodzą dziewczyny, ładne ciała, ładne buzie, oceniamy, tak? To tak nie jest? Nie, no w tamtym konkursie to ja traktowałam to bardziej jako zabawę. Tam poznałam, miałyśmy taką grupkę dziewczyn, trzymałyśmy się tak razem. Niektóre znałaś z poprzednich konkursów, zdaje się, prawda? Tak. Znaczy tak, oprócz mnie były jeszcze dwie dziewczyny z Radomia, one brały udział tutaj w regionalnym konkursie, ja nie brałam, ale tak kojarzyłyśmy się, no Radom jest mały, więc kojarzyłyśmy się tutaj. I traktowałyśmy to troszeczkę jako zabawę. Jakoś tak nie spinałyśmy się tak na tym konkursie. I wiadomo, że tam też trzeba było się wypowiadać też przed kamerami. Ja byłam młoda i to mnie bardzo stresowało, więc ja tam gdzieś tam z boczku sobie stałam i jakoś tam się nie udzielałam za bardzo. No i
mówię, to tak, taki niedosyt czułam i mówię, a spróbuję jeszcze raz. I w tym roku, tak? Tak. A rozumiem, decyzji nie podejmowałaś długo, tylko to była Nie, bardzo spontaniczna. To rano jakoś rozmawiałam z koleżanką i później po południu, bo ja też nie byłam na castingu, tylko też przez internet się zgłosiłam. Czyli rozumiem, a wiek tutaj nie miał znaczenia, bo ta górna granica w przypadku Miss Polski, teraz, ona ma znaczenie. Teraz podwyższyli chyba tą granicę, chyba do 28 lat. W ten weekend były wybory Miss Polski. Tak. No i wygrała 27-latka. Aha, czyli rozumiem, że wiek nie teraz ma. Teraz podwyższyli troszkę. Ale rozumiem, że chciałaś także sobie odpuścić. Tutaj jednak zdecydowałaś, że nie, że spróbuję jeszcze raz, powiedzmy, tak? Tak, tak. Dać siebie wszystko, jakby wrócę do tego, znaczy dać siebie wszystko, znaczy lepiej pójść na przykład po wybiegu, czy lepiej zaprezentować się? Nie, bardziej chodzi o takie wewnętrzne jakieś poczucie. Aha, czyli być pewniejszym być siebie, pewniejszym siebie, tak. No mówię, ja byłam wtedy taka cicha, bardzo mnie stresowały takie występy przed kamerami. Ale masz na scenie, to jak możesz być głośną? To też nie jest koncert, no nie, ale to też jest zgrupowanie przed tym. I tam ocenia nas też jury i różne miałyśmy spotkania ze sponsorami, gdzie trzeba było też się wypowiedzieć. Były dziewczyny, które faktycznie były bardziej otwarte i one się wypowiadały. A ta otwartość pomaga? Pomaga, na pewno. I to też lepiej dla organizatorów, jak dziewczyna jest otwarta i ma coś do powiedzenia, a nie, że siedzi cicho i no tak... Aha, czyli rozumiem, że nie tylko taka... słodka uśmiechnięta, tak? A jednak... No jednak później ta dziewczyna jest pokazywana gdzieś tam publicznie, występuje w telewizji, więc ona musi potrafić się wypowiedzieć. Czy to dla ciebie w ogóle był... mówisz kilka lat temu problem. Dzisiaj? No, dzisiaj nie, dzisiaj tutaj, już tak bardziej wyluzowana jestem. Czyli rozumiem, że to jest kwestia tylko czasu i wprawy, którą się po tych latach gdzieś tam nabywa. Co dalej? Bo jakby masz ten tytuł, mówisz ogromne zaskoczenie. No i tak jak mówisz, no może by teraz trzeba było powiedzieć tak, że dość, no bo już masz. Nie, jakby i tak jest zadowolenie, rozumiem, tak? Ale co dalej? Rozumiem, że czeka ci pewnie także jakiś wyjazd, bo w związku z tym tytułem pewnie to się wiąże. Tak, na pewno będę reprezentowała Polskę na konkursie międzynarodowym, tylko że to już w przyszłym roku. I to jest taki główny punkt tego mojego całego roku. A co dalej? Nie miałam jeszcze takiego głównego spotkania z organizatorami po tym konkursie, bo w tym momencie jest taki gorący okres dla konkursu Miss Polonia, bo dziewczyny, które wygrały w tamtym roku, one teraz wyjeżdżają na konkursy, no i też nie mieli za bardzo czasu, żeby się z nami spotkać. Ale mam nadzieję, że po nowym roku, jak już się spotkamy, to będę wiedziała, jakie mam te obowiązki. A no właśnie, bo rozumiem, że ten tytuł pewnie łączy się także z jakimiś obowiązkami, mimo tego, że to jest wicemis, a nie mis, tak? Na pewno, no przesłaniem konkursu Miss Polonia jest to, że ta kobieta, która wygrywa, ona bierze udział w jakichś akcjach społecznych, akcjach charytatywnych i na pewno głównie na tym będzie polegało. Czyli ten przyszły rok oceniasz jako taki kluczowy dla tej swojej, rozumiem, kariery, tak? No, tak to nazwijmy. Tak. A czy w ogóle to może właśnie można nazwać karierą? Czy w ogóle nie wiążesz z tym jakby przyszłości? Poczekaj na to, co powiesz, bo jak powiesz, że nie wiążesz, to już wszyscy wiesz, powiedzą, a dobra, to już się nie liczy. To znaczy tak, na pewno dziewczyna, która wygrywa, ta główna miss, ona na pewno, ona ma większe możliwości. Te wicemistrzostwo zależy. Naprawdę ciężko jest się przebić do takiego świata, świata mediów. No zobaczymy. No ja jakoś mnie bardzo do tego świata nie ciągnie. Mówię, ja tutaj teraz kończę studia, pracuję, więc mam to swoje życie. Ale jeżeli by się udało, to czemu nie? I mam nadzieję, że wtedy czy udało jesteś w stanie na przykład te swoje kwestie zawodowe odsunąć na bok i na przykład rzucić się w tego szaleństwa związanego z modelingiem? Tak, żeby spróbować może. Ale a jak oceniasz ten świat? Bardzo często mówi się, że to świat niebezpieczny, taki, który gdzieś tam nie ma granic i trzeba bardzo w nim uważać. Niebezpieczny na pewno, bo jeżeli chodzi o modeling, to takim najlepszym okresem dla dziewczyn to jest taki bardzo młody wiek. 13-14 latki, one wtedy zaczynają. I taka dziewczyna, ona na pewno nie ma jeszcze poukładane w głowie. I ja już mam 23 lata, więc wydaje mi się, że tutaj po głowie poukładane mam troszeczkę na pewno. Więc mi się wydaje, że taki świat by mnie nie zmienił. Ale jak faktycznie zaczyna taka młoda dziewczyna, no to ona jest jeszcze taka, nie jest odporna na wpływy takie zewnętrzne, więc no to faktycznie jest tak. Czyli rozumiem, zagrożeń i pokus może nie brakować, no trzeba na nie uważać, tak? No ja też nie poznałam tego. A właśnie, spotkałaś się po tych konkursach sprzed lat? Bo z jakimiś takimi dziwnymi wyjazdami i tak dalej? Też wydaje mi się, że to jest taki stereotyp, może z takich dawnych lat, nie wiem, że na tych zgrupowaniach, na tych konkursach dzieją się jakieś dziwne rzeczy, ale no ja mówię, ja brałam udział w dwóch konkursach i nie odczułam. My naprawdę tam jesteśmy pilnowane.
To nie jest tak, że ktoś z zewnątrz może do nas podejść, czy możemy sobie gdzieś wyjść wieczorem. Tam faktycznie mamy cały dzień od początku do końca zaplanowany i no, to nie wygląda tak, jak to czasem jest opisywane. No dobra, ale teraz jakby skupiasz się na tych swoich studiach, bo to jest także kwestia ważna. Mhm. Prawnik ma być z ciebie? No zobaczymy. Adwokat, radca prawny, prokurator, Na razie chcę napisać pracę magisterską. Chciałabym iść na aplikację, wiadomo. Ale jaką? Ale na pewno nie adwokacką. Aha. Radca prawny, ewentualnie notariusz. Ja też nie mam takiego mocnego charakteru, żeby... Bo wiadomo, adwokat, sędzia, oni muszą mieć mocny charakter. Ja takiego charakteru nie mam. No i ewentualnie, gdybym się zdecydowała, to albo radca prawny, ewentualnie notariusz. Aha, są czyli... takie zawody, które takiego charakteru nie wymagają. Mhm, czyli rozumiem, że to jest, bo jesteś na roku piątym już. A, czyli kończysz. No ale to te decyzje przed tobą, czyli rozumiem, od tego 2019 roku wiele zależy, bo to jak się potoczy twój udział w konkursie tym ogólnoświatowym, prawda? Będzie determinować także potem, co będziesz robić. Tutaj. Znaczy, no na pewno nie zrezygnuję ze studiów. Nie, no to w następnym roku tak, byłoby to nonsensem. Tak, tego na pewno nie. No i mówię, gdyby mi się faktycznie coś udało na tym konkursie, przez ten konkurs, to spróbowałabym, ale to mówię, to jest tylko na chwilę. Tak, żeby przeżyć coś fajnego, mieć wspomnienia, a jednak swoją przyszłość zawodową to wiąże typu z tym kierunkiem. Jakaś tam muszka nam lata tutaj. Czyli ty sobie, rozumiem, tutaj twardo sąpasz po ziemi, jakby wiesz, że no, to jest pewnego rodzaju przygoda, która przemija, tak? No przemija, wspomnienia zostają, a to jest taka przyszłość, która no... O właśnie, tak, no nie będę tu machał ci przed nosem, ale... No coś, studia mam już do końca życia. Przez to, jak, z jakim wynikiem je skończę, od tego no, zależy cała moja przyszłość. Czyli przyszła praca. To te decyzje przed tobą. Jak w ogóle oceniasz i czy zachęciłabyś młode dziewczęta do tego, żeby brały udział? Często ja także jestem jurorem w tym konkursie Miss Polski tutaj organizowanym przez Echo Dnia i często, zwłaszcza na castingu, może mi powiedzieć, nie chcę powiedzieć, że zawsze, ale zdarza się, że nie ma dziewcząt chętnych do tego, żeby jednak pokazać, spróbować swoich sił. Z czego to może twoim zdaniem wynikać? No, żeby wziąć udział w takim konkursie, to trzeba i coś osiągnąć dalej. To wydaje mi się, że trzeba być pewnym siebie i tak jak powiedziałam wcześniej, otwartym na pewno. Bo to są występy przed kamerami, stajemy się osobą publiczną wtedy. No i trzeba się umieć wypowiedzieć, a dużo dziewczyn, tak jak ja pamiętam siebie sprzed tych lat, to dużo jest takich skromnych i cichych. I no też jest taki nieznany świat i też nie wiadomo, co nas czeka, jak już się dostaniemy do tego konkursu. I wydaje mi się, że to jest też trochę strach. Ale rozumiem, że taka niepewność. Czyli, ale mimo wszystko warto. Warto, jak najbardziej. Nawet dla tych wspomnień. Ja jeszcze utrzymuję kontakty z dziewczynami z tego konkursu, w którym brałam parę lat temu udział. No i przede wszystkim dlatego. Też chodzi taki stereotyp, że dziewczyny na konkursach Miss to tam kradną sobie szpilki, a to jest wcale nieprawda. No właśnie. Chociaż ja obserwując was, jakby grupę przez ostatnie lata właśnie w konkursie Miss Polski tutaj w Radomiu, no jakby stwierdzam, że to jest bardzo często piękna współpraca pomiędzy wami, wami kandydatkami. Tak, my musimy ze sobą współpracować, bo później takim zwieńczeniem tego zgrupowania jest gala, która no bez tej współpracy no wydaje mi się, żeby się nie udała. Czy takim naturalnym dla was było to, że dla was mówię także o twojej siostrze, że to Ola potem także po twoich występach w konkursach będzie także reprezentowała rodzinę Góraków w kolejnych? My się bardzo wspieramy w tym wszystkim. Rok różnicy między wami. Rok różnicy, tak. Ola lubi to robić, ja to lubię robić, sprawia nam to przyjemność. My się, mówię, na każdym kroku się wspierałyśmy i to też jest fajne, bo ja jej służyłam radą, ona mi i razem to wiadomo zawsze raźniej. Tata chyba pęka z dumy, co? Oj, tata i mama. A, no właśnie, ale to wiesz, zawsze facet, tak. Córka, tak? To zupełnie inaczej na to się patrzy. Powiedz dalej, ten przyszły rok, tak? Dzisiaj, na dzień dzisiejszy patrzysz na niego jako pewnego rodzaju, rozumiem, niewiadomą, tak? Niewiadomą. No i na pewno ciężki, no bo tak jak mówię, obrona pracy magisterskiej, też pracuję i nie chcę absolutnie rezygnować z pracy, to też nie wiadomo, co mnie czeka już po tym spotkaniu z organizatorami konkursu, więc tak, to jest nie wiadomo. A czy ty w ogóle potem już w 2019 roku, oprócz tego
na tego ogólnoświatowego konkursu, który jest jakby obligatoryjny po tym twoim sukcesie tegorocznym. Czy także planujesz, czy masz już ewentualną ścieżkę tego modelingu czy występów, czy w ogóle to traktujesz nie, tak? Nie mam jeszcze, rozumiem, też nie chcę się jakoś bardzo na tym skupiać, bo mówię, mam jakieś ważniejsze rzeczy na ten przyszły rok zaplanowane, ale jeżeli by się coś trafiło, jakaś propozycja by do mnie przyszła, to jak najbardziej. A czy ty jesteś raczej z tych, które będą czekać, niż z tych, które będą zabiegać o to, tak? Bo wiesz, jest grupa pewnie także dziewcząt, która no, dla nich to jest często całe życie, tak? Jakby poświęcenie się. Ja na taki typowy modeling to już jestem za stara. Bo tak jak mówiłam, że to młode dziewczyny zaczynają. Rozumiem. A ja już jestem w takim wieku, że taką typową modelką, taką fashion, to już raczej nie bardzo. Bardziej może taką komercyjną w jakichś reklamach, w takich rzeczach, to tak. Ale mówię, no nie skupiam się na tym jakoś bardzo, bo no, mam te studia i chcę je skończyć. Powiedz, jak oceniasz takie programy jak Top Model na przykład, tak? które gdzieś tam towarzyszą nam w dzisiejszych czasach i są też pewnego rodzaju próbą sił, jeżeli chodzi o piękne kobiety. To znaczy tak, ja uważam, że ten program daje możliwości. Wiadomo, że też to jest show, tak? No tak. Ale daje możliwości, bo później osoby, które wygrywają, dochodzą do tego finału, to widać je w mediach. I widać, że robią kariery. Wiadomo, że też zależy od charakteru, jak kto to wykorzysta. Możliwości są na pewno, ale co z tym dalej zrobimy, to też... Czyli trzeba swoją ścieżkę kariery zaplanować odpowiednio. Wspaniała postać, no nie mam co do tego wątpliwości. Martyna Górak, jak widzicie Państwo, niezwykle poukładana i wiedząca, czego chce osoba i oby takich więcej, bo widzę, że no, te sukcesy to dla Ciebie tam takie tam... Znaczy nie, znaczy może tak to widać, ale nie, to jest dla mnie naprawdę ogromne wyróżnienie, tylko może jakoś tego tak nie pokazuję, nie obnoszę się z tym jakoś bardzo. Czyli rozumiem, że to jest i zdajesz sobie sprawę z tego, że minie, a potem te inne kwestie tak, zawodowe. Tak, ale jak najbardziej jestem z tego bardzo dumna i się cieszę, bo to też z taką swoją pracą ciężką, też tak wydaje mi się, że może zapracowałam na ten tytuł. Czyli rozumiem, że ta praca to jest także kilka wyrzeczeń, tak, które towarzyszą Tobie, jakieś przygotowania fizyczne i tak dalej, Na pewno. Wiadomo, że przede wszystkim no, jesteśmy, tak jak jurorzy, część organizatorów widziała nas na tych zgrupowaniu, to mogli z nami też porozmawiać, bo też były rozmowy indywidualne, no ale część jurorów widziała nas pierwszy raz na scenie, na finale. No i wiadomo, że oni nas oceniają głównie no, wizualnie. Przez co widzą, tak. To też no, trzeba, wiadomo, dbać o wygląd też zewnętrzny. I takiej wytrwałości i w dążeniu do celu życzę w takim razie. Bardzo serdecznie dziękuję. Martyna Górak, czyli pierwsza wicemiss Polonia 2018 i miss Polonia Ziemi Radomskiej 2018 była Państwa i moim gościem w programie Wyszukanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo.